Weź, że pokaż. Co? Tu, u siebie. Chcę kunę odsłonić. Dobra. Dobrze, daj na ziemię, nie będzie tego widać, albo się wytnie. Chyba nie pada. No. Dzięki. Gdzie mam patrzeć? No na pewno był to duży smutek, było mi przykro, no ale to są decyzje, które myślę dla każdego trenera są ciężkie. Trzeba było odrzucić jedną dziewczynę, byłam to ja. No mam nadzieję, że ten skład, co pojedzie właśnie tam na Mistrzostwa Europy, to że po prostu zagrałem jak najlepiej, wywalczą co tylko się da i że będę mogła w telewizorze po prostu z dziewczynami oglądać i kibicować. No żalu na pewno nie mam, bo i tak się cieszę, że po tej dwumiesięcznej przerwie spowodowanej tym sercem, że dostałam szansę i mogłam tam pojechać. No okazało się, że nie jestem w najgorszej dyspozycji, że jednak tam bardzo od dziewczyn nie odstaję, więc na pewno się cieszyłam, że dostałam szansę, że tam pojechałam, mogłam spróbować powalczyć. No myślałam, że może jednak pojadą te cztery środkowe, ale gdzieś tam daleko myślami pamiętałam, że trener lubi wybierać trzy środkowe na wyjazdy, więc gdzieś tam to z tyłu głowy cały czas miałam. No wczoraj było małe wprowadzenie, dzisiaj jeszcze dzień wolny, żeby odpocząć po tej podróży. No i co, od jutra zaczynam już na 100%, bo tak naprawdę miałam 4 dni wolnego i ta przerwa nie jest na tyle długa, żeby zaczynać od jakiegoś początku. Po prostu od jutra zaczynam na 100%. No znam oczywiście tylko z boiska, a poznam się dopiero teraz. Poznałam Kasię na kadrze, bardzo fajna dziewczyna, myślę, że fajnie się wkomponuje w ten skład i że stworzymy naprawdę fajną ekipę. No pewnie, że jestem gotowa, na pewno naszym celem to będzie po prostu walka o medal. No to ostatni dzień na pewno spędzę z mamą, pójdziemy sobie na jakąś kawę, ciastko, bezglutenowe, bez cukru i małe zakupy. No na pewno dziewczyny pojadą z dużą pewnością siebie. Myślę, że będą na pewno wierzyć w siebie, bo te sparingi pokazały, że potrafimy fajnie grać, potrafimy zrobić dużą przewagę. Te dwa wygrane tiebreaki z Niemkami też na pewno dadzą troszkę więcej pewności. Tym bardziej, że zaczynamy mecz z Niemkami, więc no najważniejszy będzie pierwszy mecz, a potem się zobaczy. No to serdecznie zapraszam naszych kibiców przed telewizory, żebyśmy razem mogli kibicować naszej reprezentacji. Trzymajcie kciuki. Kurde, nie napięłam bicka.